pańskim zdaniem będzie Mojżeszem takim Platformy? Czy to jest takie zmartwychwstanie Grzegorza Schetyny, czy w ogóle Platformy Obywatelskiej? Ja się nie spodziewam tu żadnej zmiany. To jest polityk z rdzenia Platformy, który od początku nadawał jej kształt, był w kolejnych rządach. Od początku był jednym z najbardziej wpływowych polityków Platformy. Pokoleniowo jest związany z tą grupą, która Platformę stworzyła, w związku z czym po 15 latach od powstania Platformy i zmianie przewodniczącego nie możemy mówić o żadnym przełomie, o żadnej nowej jakości. W związku z czym ja się nie spodziewam niczego poza kontynuacją. Być może Grzegorz Schetyna jest kojarzony wśród dziennikarzy, wśród komentatorów z pewnym cynizmem, przebiegłością, sprytem politycznym, brutalnością. Więc być może zaskoczy nas jakimiś takimi przebiegłymi manewrami politycznymi, do których wcześniejsza premier i przewodnicząca Kopacz nie była zdolna, ale raczej to wszystko, czego się możemy spodziewać. On nie tchnie nowego ducha, on nikogo nie przekona, że ta Platforma wraca do jakichkolwiek idei, bo chyba wszyscy mają przekonanie, że Platforma w najlepszym razie jest mniejszym złem. A myśli pan, że Grzegorz Schetyna też dokona takiego rozrachunku z kolegami, bo już ledwo został wybrany szefem? No to musiałby wpierw zrobić rozrachunek sam ze sobą. Tak, ale już mówi się o tym, że będzie sprawdzany pan Protasiewicz na okoliczność pracy na rzecz partii. Na pewno wykończy swoich konkurentów. Teraz jak objął władzę w partii, to pewnie swoich konkurentów zmarginalizuje. To myślę, że to jest niestety naturalne w tej polityce partyjnej. A jak pan uważa? Ja zawsze podkreślałem, że mnie wewnętrzne sprawy Platformy niespecjalnie interesują, bo uważam je za niezbyt istotne w gruncie rzeczy. A ja jednak, bo mówi się o tym ze znakiem ciągle jeszcze zapytania, że Donald Tusk może być kandydatem Platformy Obywatelskiej w 2020 roku na urząd prezydenta Rzeczpospolitej. Czy pańskim zdaniem rzeczywiście w bliskiej perspektywie widzi pan wjeżdżającego na białym koniu Donalda Tuska do Polski? Wyobrażam sobie, że on zdecyduje się wystartować w wyborach prezydenckich w Polsce, natomiast moim zdaniem nie będzie już miał szansy ich wygrać, dlatego że będzie kojarzony z tymi dwoma kadencjami rządów Platformy, z różnymi rozczarowaniami, aferami, zawiedzionymi nadziejami. To byłby kandydat z jednej strony mocny, bo mający duży dorobek polityczny, ale z drugiej strony też wygodny dla ewentualnej prawicowej, konserwatywnej konkurencji, dlatego że po prostu jest mnóstwo argumentów przeciwko niemu, które można by przez całą kampanię eksploatować. Także czyli jeżeli Platforma by się na to zdecydowała za kilka lat, to byłby powrót do przeszłości. A myśli pan, że liderem opozycji zostanie Ryszard Petru, czy raczej Grzegorz Schetyna, jak pan widzi tę linię podziału, taką cezurę między jednym, drugą partią liberalną? No w tej chwili wydaje mi się, że w tej chwili rywalizują o to, w jaki sposób w ogóle być opozycją Paweł Kukiz i Ryszard Petru. Paweł Kukiz stara się być liderem opozycji, którą moglibyśmy nazwać konstruktywnej, która nie odrzuca ogólnych intencji PiS-u i rządów PiS-u, a jedynie wskazuje, że w różnych obszarach pewne rzeczy można by zrobić inaczej, lepiej albo przyjąć nieco inne założenia. Też zgłasza swoje wnioski, poprawki, tak, prawda? Tak. Przypomnę też, że właśnie w klubie Kukiza są posłowie związani z Ruchem Narodowym. Sylwester Chruszcz, Robert Winnicki, Tomasz Rzymkowski, Adam Andruszkiewicz, Bartosz Józwiak. Oni też pracują merytorycznie w komisjach w ramie z posłami PiS-u, natomiast posłowie Platformy i Nowoczesnej raczej próbują robić obstrukcje, blokady, wychodzą z sali, wnoszą o przerwy, co ktoś policzył. I tutaj Schetyna dołącza do tej rywalizacji z Petru o bycie liderem tej, nazwijmy to, destruktywnej opozycji, czy takiej blokującej opozycji. Kto z nich to wygra, ocenimy za kilka lat. Oceniać po kilku dniach to zupełnie bez sensu. Tak, ale zapytam pana, czy przyglądając się tym, bo trudno mówić o programach, bo te programy są mniej znane, bardziej znana jest właśnie taka bitwa, prawda, na inwektywy, czy taka próba dyskredytowania tego wszystkiego, co robi rząd Prawa i Sprawiedliwości, to jak się pan temu przygląda, to gdzie pan widzi odrobinę jakiegoś meritum, takiej próby rzeczywiście wnoszenia czegoś do poprawy jakości życia Polaków?
z której strony? No tak jak mówiłem, ja jestem politykiem Ruchu Narodowego, nie? Więc ja nie, choćbym nawet widział pojedyncze merytoryczne, próby merytorycznych ruchów u polityków innych środowisk, to ja nie jestem tego, żeby je podkreślać, niech oni sami siebie chwalą. Ja przede wszystkim widzę dużą pracę wykonywaną... No ale jako obserwator życia politycznego może pan to widzę zrobić. Dużą pracę wykonywaną przez moich kolegów, którzy działają poza Sejmem w całym kraju. W ostatnich miesiącach to były manifestacje przeciwko przyjmowaniu tak zwanych uchodźców do Polski. To są koledzy, którzy są w Sejmie, którzy zgłosili już kilkadziesiąt interpelacji w najróżniejszych sprawach i to dość istotnych, które ujawniają pewne kulisy rządzenia państwem. Każdy może te interpelacje przejrzeć, zaglądając na stronę Sejmu, gdzie każdy poseł ma swoją zakładkę i widać jego wypowiedzi na interpelacje, aktywność jego. No tutaj ja widzę to jakby podejście też w sprawach Unii Europejskiej, gdzie na przykład posłowie Sylwester Chruszcz czy Robert Winnicki na Komisji Europejskiej już kilka razy wypunktowali ministrów czy wiceministrów spraw zagranicznych, którzy przychodzą z rządu i okazuje się, że rząd oficjalnie ma takie stanowisko niemal eurosceptyczne, a w rzeczywistości mamy zamiar popierać Organizację Europejskiej Straży Granicznej za pieniądze europejskich podatników, w tym Polaków. Mamy zamiar dotrzymać zobowiązań Platformy Obywatelskiej w zakresie przyjmowania do Polski uchodźców. Zobaczymy, bo to na razie są zapowiedzi. No już w tej chwili rozstrzygnięto przetarg na 4 ośrodki, w których w tym roku mam przesadzonych, zdaje się, że 400 imigrantów. No ale trzeba poważnie się nad tym zastanowić, bo ostatnie badania pokazują, że ponad połowa Polaków, tak, przeciwna jest przyjmowaniu uchodźców. Zdaje się tam 40, niewiele powyżej 40% uważa, że można pomóc na początku, a tylko 4% jest za, tak? Za przyjęciem. Wiceszef komisji... No byłby to argument za tym, żeby się wstrzymać właśnie, z przyjmowania. Właśnie, dlatego mówię, że to może nie powiedzieli ostatniego słowa. A rząd chce kontynuować politykę przyjmowania, zamiast na przykład przyłączyć się do pozwu, zdaje się, że Węgier i Czech przeciwko Radzie Europejskiej, podważającemu zasadność tej polityki relokacji. Tak. Nie polityki otwartej drzwi, tej polityki tej przymusowej relokacji do wszystkich państw. To jest w opinii rządu węgierskiego i czeskiego wyjście poza traktaty unijne. Ja bym życzył sobie, żeby polski rząd również to odrzucił, a nie szukał jakiegoś sztucznego kompromisu, nie wiadomo po co. Polski rząd nie będzie lepiej postrzegany, jeżeli przyjmiemy tych 400 uchodźców w tym roku.